Ja proszę o chwilę uwagi. Za chwileczkę oficjalnie rozpoczęcie drugiego dnia gminy Piszczac 2008. Głos oddaję naszemu gospodarzowi, panu wójtowi Janowi Kurowskiemu. Serdecznie witam mieszkańców naszej gminy oraz gości przybyłych na dzisiejszą uroczystość. W dniach 28-29 czerwca obchodzimy po raz 13 dni gminy Piszczac. Szanowni Państwo, jest to impreza, która daje możliwość wspólnej zabawy. Jak wiemy, życie składa się z różnych przeżyć. Jedno z nich jest rozrywka. Dlatego też zgromadzonych oraz tych, którzy przybędą, zachęcam do wspólnej zabawy. Sądzę, że spośród programów, jakie zostaną zaprezentowane, każdy wybierze coś dla siebie. W imieniu własnych i mieszkańców gminy serdecznie witam przybyłych gości na dzisiejszą imprezę w osobach kierownika delegatury KRUS Białej Podlaskiej, pana Janusza Filipiuka. Zastępcę Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, pana Jacka Szewczuka. Zastępcę komendanta Policji Białej Podlaskiej, pana Zbigniewa Soćko. Pana dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy, Edwarda Tymoszyńskiego. Nadleśniczego Nadleśnictwa Chotyłów, pana Artura Soszyńskiego. Wiceprezesa Banku Spółdzielczego Oddział w Piszczacu, panią Teresę Szutko. Wójta gminy Janów Podlaski, pana Jacka Chórę wraz z rodziną. Witam przede wszystkim radnych na czele z przewodniczącym Rady Gminy, naszej Rady. Witam sołtysów. Witam dyrektorów szkół, gimnazjum i szkół podstawowych. Witam pana prezesa spółki Ekonowa, pana Sylwestra Nestorowicza. Witam kierownika delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Białej Podlaskiej, pana Andrzeja Marciniuka. Przepraszam, jeżeli kogoś pominąłem, ale witam serdecznie wszystkich przybyłych na dzisiejszą uroczystość. Ta uroczystość nie byłaby dzisiejsza bez sponsorów. I są to Ekoprojekt, pani Maria Dec, PPH Dut Transment, Marian Wojtiuk, Bank Spółdzielczy Łomazy, oddział w Piszczacu, Standbud, pan Kot Stanisław, Milanowicz Krzysztof, handel artykułami rolniczymi, Eurogaz, pani Jabłońska, dyrektor, produkcja materiałów budowlanych, Zakład Kamieniarski Jan Brodacki, Sklep Ortek Kulewski Agnieszka Kondracka, Marcin Filipiuk Drelów, Handel i Usługi Bożena Bogucka Chotyłów. Oprócz tego spółka Medit, która zabezpiecza dzisiejszą naszą imprezę pod względem medycznym. Otwieram 13 dni gminy Piszczac, życząc Państwu przyjemnej zabawy i miłych wrażeń, aby to święto było wspaniałą rozrywką w gronie rodzinnym. Oprócz tego nie przybył marszałek województwa, pozwolę sobie odczytać list od marszałka. A witam panią dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych, panią Krystynę Beń. Marszałek województwa lubelskiego Krzysztof Grabczuk. Szanowny panie wójcie, serdecznie dziękuję za zaproszenie na dni gminy Piszczac. Niestety ze względu na wcześniej zaplanowane obowiązki służbowe nie mogę wziąć udziału w tak ważnym dla społeczności gminy wydarzeniu. Pragnę tą drogą przekazać wyrazy szacunku organizatorom oraz pozdrowić wszystkich uczestników tej szczególnej chwili. Dni gminy to święto, podczas którego eksponowane są walory małej ojczyzny, jej piękno naturalne oraz dorobek kulturalny. Impreza jest jednym z najbardziej lubianych i wyczekiwanych przez mieszkańców gminy wydarzeniem. Jestem przekonany, że tegoroczne dni gminy Piszczac będą doskonałą okazją do wzajemnej integracji mieszkańców, spotkania się w radosnej atmosferze pikniku. Życzę wszystkim uczestnikom imprezy wspaniałej zabawy oraz wielu niezapomnianych emocji. Z wyrażami szacunku Krzysztof Grabczuk. Proszę Państwa, jeszcze witam też przybyłych gości, pana kierownika robót kolejowych, pana Maciołka oraz drugiego pana z
kierownika robót elektrycznych. Też serdecznie witam ich. Tych, co zauważyłem, ale przepraszam, może kogoś pominąłem, ale jeszcze raz serdecznie wszystkich witam. Drodzy Państwo, za chwilę rozpoczną się występy artystów naszej kochanej gminy, gminy Wiszczac oczywiście. Jako pierwsze w tym roku zaprezentują się dziewczyny zapewne, uczennice ze szkoły w Połoskach. Nagrodźmy je brawami na zachętę, bo wiecie Państwo, trudno tak wchodzić na pierwszy raz. Przepraszam, na początku, źle się wyraziłem. Zapraszamy. Panie z gimnazjum w Piszcza, z podstawówki? Przepraszam, to jakieś mylne informacje dostałem. Najpierw miało być gimnazjum. Panie z podstawówki w Piszczacu oczywiście. Piękna nazwa zespołu. Szkolne słowiki. Nie wiem,
nie rozumiesz. Zostajesz wszystko, czego chcesz, czasem więcej umiesz. Niszczysz własny dom, błądzisz pośród cieni. Myślisz, że jak raz coś zrobisz, wszystko zmienisz. Wszystko zmienisz. Niszczysz własny dom, błądzisz pośród cieni. Myślisz, że jak raz zrobisz, to wszystko zmienisz. Pomyśl, na raz, nie gad się na chmury. Prosimy o gorące brawa naszej pierwszej wykonawcy dzisiaj. Żyj z całych sił i uśmiechaj się do ludzi, bo nie jesteś sam. Cały ten świat nie znaczy nic.
Wielce brawa. Drodzy Państwo, już za chwilę kolejny wspaniały występ. Kazano mi zrobić dużo miejsca na scenie. Ma być ciekawie, bardzo. Zresztą jak zawsze, ale... Ponownie szkoła z Połosek. Zapraszamy serdecznie na scenę. Serdecznie wszystkich witamy. A wita publiczne pierwsze gimnazjum Piszczaców. Nie ma
Drodzy Państwo, bardzo ważne ogłoszenie. Otóż kapituła uhonorowała osoby bardzo zasłużone dla gminy Piszczac. Ja bardzo serdecznie poproszę pana wójta Jana Kurowskiego tutaj na scenę. Jeżeli można prosić wręcz pan... Eugeniusz Maciołek. Pan Robert Czerwieniec. I pan Wiesław Zubikowicz. Przepraszam, Zubkowicz, przepraszam panie Wiesławie. Oddaję mikrofon panu wójtowi. Proszę państwa, przed 3 lata temu nasza Rada Gminy właśnie uchwaliła uchwałę dla ludzi, którzy są zasłużeni dla gminy, taką odznakę. I w tej chwili właśnie tutaj, co było powiedziane, 4 osoby, które w międzyczasie przyczyniły się dla dobra naszej tej małej ojczyzny, czyli dla gminy, które wnieśli duży wkład po pomnażaniu naszej gminy i tak między innymi pan Maciołek, który jest teraz kierownikiem robót kolejowych, po prostu od kilku ładnych miesięcy wspiera nas w reparacji dróg gminnych, które kamień, który zostaje tak zwany zbędny, przeznaczamy na reparację naszych dróg. Jeżeli chodzi o pana kierownika robót elektrycznych, to pan kierownik z inicjatywy z panem radnym Mirosławem Meleńczukiem po prostu doprowadzi do tego, że oświetlenie uliczne w Kotłowie na Nowym Osiedlu zostało wykonane bez żadnej zapłaty. Jeżeli chodzi o księdza Krupskiego, to tak jak państwo wiecie, bardzo przyczynił się do odnowy zabytków, czyli kościoła parafialnego w Połoskach. Ten kościół nabrał bardzo innego blasku i w tej chwili jest to bardzo dobra wizytówka naszej gminy jako właśnie nasze dziedzictwo kulturowe. Pan Wiesław Zubkowicz, kierownik naszej delegatury punktu energetycznego, też bardzo dużo wkładów wniósł w ostatnim okresie czasu na poprawę oświetlenia, mianowicie wymianę lamp oświetleniowych. Oprócz tego dużo działa też na rzecz poprawy sprawności energetycznej. Zapraszam tutaj wyczytanych, wręczymy te. Zapraszam pana przewodniczącego do pomocy mi tutaj. No. Tak krótko znam. Gratuluję bardzo znaczony. O, ksiądz Krupski to jutro odbierze przy właśnie otwarciu nowej sali siłowni w Połoskach. Także to było, ale śmieszył się bardzo. Dziękuję za uwagę. Proszę o gorące brawa dla nagrodzonych.
Prosimy gorące brawa jeszcze raz. Jeszcze jedna kontynuacja uczestników oczywiście naszych występów z Piszczaca. Thank you.
Gorące brawa dla naszych kolejnych uczestników. A już za chwileczkę, Szkoła Podstawowa z Połosek. Zapraszamy na scenę. Oczywiście Szkole Podstawowej z Połosek. Szanowni Państwo, już teraz najmłodsi artyści na tegorocznych dniach gminy Piszczac bardzo długo czekali, ale się doczekali. Są to dzieci z Kotyłowa, a zespół ten jest pod patronatem pani sołtys. Pani sołtys Lipowieckiej. Duże brawa i dla dzieci, i dla pani sołtys. Proszę bardzo. Thank you.
Jeszcze raz gorące brawa zespołu oczywiście kultury słusznego z Podłowa. Thank you.
jeszcze raz dla wszystkich wykonawców tancerzy Schody Łowa. Dziękujemy. Zespół pieśni, tańca, hulanki i swawoli rodzimej ziemi piszczackiej. Zapraszamy, brawa dla nich! Brawa, drodzy Państwo, bardzo długo czekali.
Gratulacje, proszę. Szanowni Państwo, już teraz nie lada atrakcja. Zespół H13 za chwileczkę tu wystąpi. Ja myślę, że wszyscy go znamy i wszyscy go kochamy. Zespół istnieje przy publicznym gimnazjum numer 1 w Chotyłowie od września 2001 roku. Trenerką i głównym choreografem zespołu jest pani magister Magdalena Artecka, nauczycielka wychowania fizycznego. Zespół tworzą uczennice gimnazjum w Kotyłowie. Skład zespołu jest każdego roku aktualizowany. O proszę. Układy oparte są głównie na krokach tanecznych i aerobiku z dodatkiem elementów akrobatycznych i tworzone głównie do muzyki dance. Dziewczęta swoje umiejętności prezentują na różnych imprezach i uroczystościach szkolnych, gminnych i powiatowych. Zespół bierze udział w konkursach i turniejach tanecznych i odnosi sukcesy. Między innymi w tym roku zespół zdobył wyróżnienie w 4. powiatowym turnieju tańca współczesnego 2008 roku. W kwietniu 2006 roku zespół zajął 2. miejsce w powiatowym turnieju tańca współczesnego. W lutym 2006 roku 4. miejsce w okręgowych mistrzostwach cheerleaders. W 2007 roku 1. miejsce w powiatowym turnieju tańca współczesnego w Telespolu. Duże brawa! Naprawdę duże brawa dla H13! Zapraszamy na scenę! Drodzy Państwo, już teraz szybciutka zmiana. Na scenie zaprezentuje się zespół Acapulco. Istnieje od roku przy uczniowskim ludowym klubie sportowym Lider w Chotyłowie. Opiekunką zespołu jest znana, ceniona i szanowana przez wszystkich pani magister Madzia Artecka. Przepraszam, że się tak spoufaliłem. Nauczycielka wychowania fizycznego. Zespół został utworzony z dziewcząt, które były członkiniami grupy H13, któraż to grupa przed chwilą się prezentowała, ale ukończyły już gimnazjum. Zespół zdobył wyróżnienie w 4. powiatowym turnieju tańca współczesnego Telespol 2008. Wow! I miałeś jeszcze nie startować. Fajnie było. Acapulco! Come on!
cool. She threw it back at me, I gave a move. This ain't a problem, I know where it goes. She had them apple bottom jeans. Państwo, naprawdę świetnie się to dzieje, a już teraz ponownie H13, zapraszamy dziewczyny! Klaszczemy, klaszczemy! Trzeba ich zachęcić! Trzeba je zachęcić, przepraszam. Będzie czarny rap. I'm out.
Szanowni Państwo, a już teraz ponownie grupa taneczna, cheerleadersko-szpanerska Acapulco. Duże brawa! Jeszcze raz dziękujemy za występ. Duża, duża brawa! Już za chwileczkę kolejni wykonawcy dzisiaj tutaj u nas. Za sekundę przed Państwem Elżbieta Szczepańska zaśpiewa piosenkę. Na pewno zaśpiewa piosenkę, bo wiem, że chciała mikrofon. Wszyscy dzisiaj robią z nesy.
Gorące brawa prosimy. Oczywiście to była bardzo, bardzo ekologiczna piosenka. Szanowni Państwo, a już teraz przed Państwem rodzimy kabaret. Tutaj właśnie z Piszczaca. Cicho ciemni, proszę o brawa, będzie śmiesznie. Zapraszam panowie. No siema blacha, ty, na studia poszłem. No, się zapisałem, na SP. Jak to po co? No żeby sobie rzeźbę zrobić. No wiesz, biceps, triceps, motyl, mucha. No co ty stary, dowiedziałam się, że tam na zajęciach jest glina. No co ty, nie idę, HWDP, ty. Ty, słyszałam, że wczoraj fajną pannę poznałeś na dysce. I co, masz jej telefon? Ale taki z klawką. No. Ty. Blacha? Nie mogę gadać. Blacha? Coś przerywa? Jam jest anioł. Ty, stanął przy mnie jakiś z bok i mówi, że jest jakoś anioł. Przybyłem z posłaniem. Ty, przyniósł własne łóżko. Blacha, nie mogę gadać, zadzwonię później, nara. Gościu, o co ci chodzi? Musisz zboczyć. No i masz w ryj, nie? Musisz zboczyć ze złej ścieżki. Gościu, trzym puchę. A to zabawne, to zabawne. Trzym puchę. Kilka tysięcy lat temu to samo powiedział Zeus do Pandory. Trzym puchę. Pan kazał mi nawracać ludzkość. Ja ci niczego takiego nie mówiłem. Ojciec niebieski. A to współczuję, gościu. Kazał mi nawracać ludzkość. Mówił, że jeżeli ludzkość nie zejdzie ze złej ścieżki, będzie się smażyła do końca swoich dni. Na dnie piekła. Człowieku, widziałem Armagedon. Totalna masakra. Co ty gadasz, gościu? Dobry film. Siekrytyk. Jeśli ludzkość nie zejdzie ze złej ścieżki, powtarzam, będziecie się smażyli do końca swoich dni. Na dnie piekła. Ty mnie słuchasz w ogóle? Co? A tak, cały czas cię słucham, że będziemy smażyli i piekli i w ogóle będzie wielka wyżerka. Tak, a teraz możesz się nie ruszyć chwilę? Weź się nie ruszaj chwilę, dobra? Yeah, NBA, fantastic, nie? Mogłem zrobić jeszcze wsadę, ale to się będę wierzał. A zaraz się za dni głupi dresiarzu! No i załapałeś minusa, tak? Ale co, ja tak powiedziałam, tak na głos? Wolisz z liścia czy z karata? Tak normalnie, to jestem anioł, jestem groźny. Gościu, jak ty jesteś anioł, to jestem arabski terrorysta, nie? Weźcie wygłosy. No wiesz, tak facet sobie zrobi trwało i już jest anioł. Jestem Stanisław Anioł, może coś pozamiatam, ale ty na ciebie 8. Anioł, weźcie ze mną luzy. Ty, ale ty aniołku, ty umiesz robić cuda? No ba. To co, może mały pojedynek, co? Ja z tobą, tak? No. Ale ty człowieku, tak? Tak. Ty wiesz, kto zrobił potop? Sienkiewicz? A jakoś plagi kipskie albo Sodomę i Gomorę, to ja i prawda moje mega moce, nie? Gosiu, czy ty kojarzysz to? To ja i moje szybkie palce. Ej, bez jaj, oddawaj, ty! Ale się nie gapnąłeś. O kurde. No dobra, to 1-0 na mnie. A teraz powiedz, czego chcesz? Tak najogólniej mówiąc to pokoju. A co ja, hotelarz jestem? Pokoju, jak nie będzie na tym świecie pokoju, to będzie koniec tego świata. Ojeju. Powiem inaczej. To w ogóle nigdzie nie będzie zasięgu. O, fuck, nie? O kurde ty, grubo jest. Musimy to zrobić, ratujmy świat. Najpierw musiałbyś znaleźć jakiegoś zacnego męża. Zacnego męża, ty. Dobra, poszukam. Blacha? No tak, Leszek mówi. Słuchaj, czy ty jesteś zacny? O, to się musimy hajtnąć. No, dobra. E ty, blacha mówi, no tak, też już o tym myślałem. Czyli spoko. No to jest spoko, to teraz możesz zrobić tak, jak ty to lubisz. Schować głowę w piasek. Co? No, ksiądz Anderli mówił, że ty jesteś anioł struś. Duże brawa oczywiście. Drodzy Państwo, było coś wspaniałego.